Hej, hej, dzień dobry, pogromcy demonów! Witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Diablo 4 i znaleźliśmy w Kedbardu Lorata, którego zaatakowała niecna butelka z alkoholem. Ale, co ważne, dowiedzieliśmy się, kim jest blady mężczyzna, który podróżuje razem z Lilith, który jej służy, tak? Jest to Eliasz. I co ciekawe, był on uczniem Lorata, szkolonym na Horadrima. Jednym z Horadrimów, więc no, może dużo wiedzieć o tym, jak działa Sanktuarium, jak działa świat, no i prowadzić przez niego Lilith. Dlatego tak naprawdę w tym momencie musimy udać się w pogoni za Eliaszem, żeby nie wyrządził jeszcze większej ilości zła. Tekrin, przysyła mnie Lorat. Masz jakieś wieści z monastyru Orbej? Nie, żadnych wieści z Orbej. Tak jak wczoraj i przedwczoraj. Ale mam coś innego. Plotka głosi, że jakiś czas temu przez kaniony Aparu przeszedł blady mężczyzna. Przerażający człowiek. Ubrany na czarno. Lorata może to zainteresować, sądząc po jego wczorajszym popisie. Oj, zdecydowanie. Mnie też będzie to interesować. Może jak dobrze, że mamy już tego konia. Nie tutaj. Co prawda nie możemy galopować w mieście, ale... Tak czy inaczej, szybciej się poruszamy. Dziwne. Napisałem do monastyru Orbiej w dniu mojego przyjazdu. Opat powinien był już odpowiedzieć. Coś się stało z Tekrin opatem? Tekrin wspomniała plotkę. O bladym człowieku w pobliżu wąwozów. Wąwozy? Dlaczego od razu nie mówisz? Ruszamy natychmiast. To let's go! Ach, ale nie możemy zostawić Orbiej bez opieki. Mistrz, ruszam do kanionów. Możesz spotkać się tam ze mną lub iść do monastyru. Czyli mamy jakby dwie, znowu dwie ścieżki. Wiesz, co robisz. Oby tak zostało. Widzę, że w każdym praktycznie akcie mamy dwie ścieżki, które prowadzą tak naprawdę do wspólnego finału danego aktu. Podejrzewam, że teraz też, dokładnie. Okruchy poczytalności. Gdzie to mamy? Tutaj, dobra, no to let's go. Najpierw zajmiemy się okruchami poczytalności z tego względu, że one są na nasz poziom. Niestety do innego... O, zaraz nie tędy. Chociaż tamtędy też można było. Z kolei tamto drugie zadanie jest na 20 poziom, więc brakuje nam jeszcze dwóch poziomów. Dokładnie te półtora poziomu, bo już mamy połowę paska do 19 napełnione. Więc powinniśmy, robiąc właśnie to zadanie okruchy poczytalności, powinniśmy wbić przynajmniej ten jeden poziom. Co tu się dzieje? Próbowałem znaleźć kogoś, kto widział Eliasza. Zamiast tego mam obóz pełen martwych kupców. Nikt nie powie nic, jeśli jest martwy. Demony, ale nie przywołano ich tutaj. Przeszukajmy wąwozy. Czy Eliasz mógł przyzwać te demony? Oczywiście. A zakładając, że to zrobił, wciąż może to być. Trzymaj się blisko mnie. Ja mam się trzymać blisko ciebie? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak my wyglądamy, jakim jesteśmy kafarem. Jakim Muszę ty jesteś czekać. Leszczykiem małym. Potrzebuję więcej furii. Uuu, szokujący żółciożer. No i jak ładnie. No nie, no sukuba nie chce atakować. Chcę tylko to zebrać. Muszę Dobra, czekać. A my tak naprawdę mamy gdzie? Mamy tu się stawić. Do żółciożerów tak naprawdę nie musimy atakować. Oprócz tego, że jest miodnie, po prostu się kręcić w nich, jak ich jest tak dużo. Trochę jak z gulami, nie? Więc jak ich się zbierze większa grupka, to czemu by przez nich nie przelecieć? Świetnie. Swoją drogą ciekawe. W jednej ręce mamy jakąś, nie wiem co to jest, buława, jakaś dziwna brońka, a w drugiej jakiś taki a la Cordelas.
Nie wiem, na broni się nie znam. Cyk, żółciożery padły. A my tymczasem możemy sobie tutaj zregenerować życie. Okej. Cyk. Uuu, a tutaj nam też przywraca chyba pełnię szału. Wychodzą z piekielnej szczeliny. O ty kurde. Ono tu. A ty je zabij. Czekaj, czekaj, czekaj. Ono tu. Ono tu ma gnoju. Jak dobrze, że mamy tą szarżę. O ty. No chodź, jestem tu. Jeszcze gotowa. No chodź tu. Co za mała menda, no. No i pięknie. Czy coś ciekawego dla nas? Zaraz zobaczymy. Raz, dwa. Chodź. O, jakiś większy przyjemniaczek. Skończyła mi się furia. To nic. Możemy zaatakować w ten sposób, też będzie git. No i ostatni demon, ostatni sukub. To było za proste. Te demony to zwykłe robactwo. Znając moc Eliasza, spodziewałem się po nim więcej. Przeszukajmy dom. Czekaj, czekaj, ale jeszcze zanim przeszukamy dom, to zobaczymy, czy nie mamy czegoś lepszego. To możemy totalnie upuścić, bo to zebrałem jakieś... lustewko słabe. To jest trochę lepsze. To nie. I to też możemy upuścić. Dobra. Reszta będzie na przetopienie, w sensie rozebranie na części. A tu co? O, moja ulubiona... ulubiona kapliczka. Niestety nie mamy kogo atakować. A nie, jednak jest. Muszę czekać. Jezu, jakie to jest potężne. I co? Pomóż Laratowi poszukać wskazówek. Elias wciąż może być w pobliżu. Przeszukaj okolicę. Na przykład tu. Dzisiaj mistrz Eliasz zawitał do mych progów. Oho, mistrz. Nie potrafiłem się wysłowić, więc pokazałem mu moje rzeźby. Powiedział, że widzi w nich mój ból. Ból samotnego człowieka, który nauczył się nienawidzić świata. A jednak nasza matka Lilith uważała, że jestem piękny. Eliasz powiedział, że są też inni, tacy jak ja. I razem zbudujemy nowy świat. Czyli chłop stracony ogólnie. Pozostałości pięknej kamiennej rzeźby rozbitej na kawałki. Fachowy wyrzeźbiony posąg Lilith, pokryty krwią i wnętrznościami. Dało się coś znaleźć? Niech to szlak. Spóźniliśmy się. Eliasza od dawna tu nie ma. To ten cały Genbar jest przywoływaczem. Skąd ta pewność? Czy to nieoczywiste? Genbar nie miał przyjaciół, był samotny i wściekły. Eliasz sprawnie to wykorzystał. Obiecał mu miłość Lilith i udział w jego wielkiej ułudzie. A potem dał mu narzędzia do wyrażenia gniewu. Zwoje przyzywania. Masz dobre oko. Kto wie, od jak dawna Genbar kisił się w tym szaleństwie. Miejmy nadzieję, że nadal można go przesłuchać. Genbara? No, może. A może nas zaatakuje i prawdopodobnie nie będzie nam nic nie będzie chciał nam mówić? Albo będzie martwy? Są dwie opcje. Albo będzie żywy i nic nam nie powie i nas zaatakuje, albo będzie martwy. Matko... A nie, jednak się gada. Dziękuję za otworzyłeś mi oczy. Twoja nienawiść wypełnia me serce. Moje dłonie same chcą wciąż wykonywać twe dzieło. Genbar, jedyny głupcze. Tyny... No. Nie jestem jeszcze gotowa. Pięknie załadowane, super. Dziękuję. Genbar! Za wysłanie do mnie
mistrza Eliasza, który wskazał mi drogę. Czekam na dzień, w którym staniemy u twego boku. Ej, ładny ten posążek. I rozpalimy oczyszczający ogień. Genbar. Goście? Bo się odkleiłeś trochę. Czy mistrz Eliasz was przysłał? Oj, tak. Mistrz Eliasz, cóż... Tak, właśnie. Wypełniamy dla niego bardzo ważną misję. Mamy coś dla mistrza. Podobno jest z tobą. Wiesz, gdzie możemy go znaleźć? Kłamstwo! Brudne, świńskie kłamstwo! Retoryka zero, kurde. Mistrz ma wszystko, czego potrzebuje. No dobra, to panie Genbarze, no. Nieszczęśnicy! Do mnie! Ajajaj. Kurde, te skuby trzeba było wyeliminować, będą nas tak skubać od, z daleka. A tego byśmy nie chcieli. Kręć się jak jakiś świr. Nie jakiś jestem pomniejszy, jeszcze gotowa. Pomniejszy bebok. Zabity, nie? Eliaszu, twoi wrogowie są tutaj! Git. Oho. Zamieni go w jakiegoś demona pewnie. Ja! Przywołał demona. Okej. Uważaj, żeby nie odgryzł ci dupska. Przyzwał demona. Potrzebuję więcej furii. O kurde, ale to było dobre kręcenie się pomiędzy nimi, nie? I kręciołek. No pięknie! Boże, jakie to dobre! Wystarczy dwóch przeciwników. No i jesteśmy w stanie całkiem długo się kręcić, bo odzyskujemy trochę tej fury, tego szału. Ogłuszony. Świetnie. O, żadnej legendy. Serio? O, Eliaszu. Skąd w tobie tyle bezwzględności? Co teraz? Najpierw złe wieści. Genbar na kogoś czekał. Wygląda na to, że Eliasz już przeciągnął innych na swoją stronę. Obstawiam, że ich też nauczył przywoływania. Genbar powiedział, że mistrz ma wszystko, czego mu trzeba. Muszą planować coś dużego. A dobre wieści? Właśnie, na nie czekam. Eliasz wręczył nam dar. Pamiętasz? Tego demona. Demon, którego na nas nasłał, jest wyjątkowy. Wymaga ciągłych ofiar z ludzi. Więc jeśli rozetnę mu bebech, może w środku znajdziemy jakąś wskazówkę. Albo dowiemy się, skąd się wziął. Sprytne. Musimy przenieść trupa do Kedbardu i go zbadać. Sprytne, cholipka. Przydaj się do czegoś i idź do monastyru Orbiej. Sprawdź, co z tym zasranym opatem. O kurde, powiem szczerze, że to jest całkiem sprytne, co on teraz wymyślił. Dobra, trąbę mamy zrobioną. Tutaj możemy teraz... zadawanie wrogowi bezpośrednich obrażeń umiejętnością inną niż wypiętrzenie sprawia, że przy kolejnym użyciu wypiętrzenie zada obrażenia zwiększone o 3%. A tu, jeśli wypiętrzenie zrani co najmniej dwóch wrogów, zyskasz berserkowanie na 2 sekundy. Weźmy to. Dobra. I my teraz musimy zająć się prawdopodobnie tą drugą sprawą. Tą drugą sprawą. Czyli najlepiej stąd. Cyk.
Lecimy do Kedbardu i na południe. Mamy 19 poziom doświadczenia, zadanie jest niby na 20, ale powiedzmy, że tutaj jest to też troszeczkę ściągane w dół chyba. Albo ten 20 nie jest jakiś taki bardzo wymagający dla nas w tym momencie. Jakby to był, nie wiem, 27, to moglibyśmy mieć problemy. Nie, a tak tutaj. Z tego co zauważyłem, to jest do zrobienia. Szkoda, że te waypointy, punkty, do których możemy się teleportować, nie ma ich też zsynchronizowanych jakby z innymi postaciami, na których odblokowaliśmy potrzebuję je. Potrzebuję na to czasu. Żeby nie odkrywać dwa razy na dwóch postaciach tak samo mapy. Potrzebuję więcej czasu. Niestrzeżona forteca. To zawsze zły znak. O! Wiadomość od opata. Schodzimy tędy. Ty, a ta wiadomość od opata to nie jest w naszych... Czekajcie, a to? Nie. Wiadomość od opata, zadanie, aspekty... Nie. Niestety nie. Myślałem, że będziemy mogli ją odsłuchać, albo przynajmniej przeczytać. Zabójstwo! Zabójstwo! Nie życzę sobie, by ktokolwiek zakłócał mnie i Horadrimowi Eliaszowi resztę spotkania. Chyba, że przybędzie Lorat Nar. Jeśli się zjawi, należy natychmiast odeskortować go do zakrystii. Już widać, że ten w jakiś sposób też współpracował. Jest opatem! Robić jak mówię! Z Eliaszem współpracował, no i zasadzili się na Lorata, nie? Drzwi są zapieczętowane. Otwórzcie drzwi! Znajdź klucz przy trupach. No tu wszędzie są trupy w sumie. Ale tutaj mamy jakąś taką główną dziedziniec. Może ten? Nie, złoto. Jest tutaj! To są pojemniki, to jest trup, to jest trup, to jest trup, to jest trup, to jest trup. Czy tutaj coś wypadło? Czaszka krzyżowca. I to jest klucz. Fantastycznie, kluczem jest czaszka krzyżowca. Wow. Człowiek by szukał czegoś takiego małego z oczkiem. Muszę czekać. Dawaj tu. Wypuśćcie nas! Pyk. No, wypuściłem was. Ej, zaraz, ale wy jesteście upiorami. Nie jestem jeszcze gotowa. To kto tu gadał, żeby ich wypuścić, no? Albo nas oszukaliście, banda dysydentów. Muszę czekać. Trasz mi nie jest potrzebny, chyba że ich się zbierze dużo. Zbierze się dużo, więc możemy zrobić tak. No i pięknie. Zawsze to jakieś troszeczkę expa. Nie za wiele, ale zawsze. Muszę czekać. Super. A tu nie, w lewo. Bądź przeklęty, opacie. O! Monastyr Ogre w część druga. Dlaczegoś go wpuścił! O! Ładne ogłuszenie weszło. Kurde, to nas boli. Krytycy słusznie obawiają się niebezpieczeństw związanych z naszą nauką. Do wieczora. No nie! Do wieczora będziesz pod moją pieczą. Jako... Dobra, trzeba ich wyeliminować, bo widzę, że będą problematyczni. Ładuj ten berserskerski szał. Dziękuję. Co tu się stało? Jesteś ranny, gdzie opat? Opat! Otworzył drzwi!
a demon o bladej twarzy się uśmiechnął! Wykradł zakazaną wiedzę! Już w porządku. Oczyściłam drogę. Dasz radę iść? Nie ma ucieczki! Wiedza, która się uchowała, musi tu zostać! Do wieczora będzie pod moją pieczą, jako i w nocy, która po nim nastanie! Musimy chronić archiwum! Dobrze, że jej nie zaufał, że oczyściłam drogę, bo wcale nie oczyściliśmy drogi. Byłby problem. Miałby problem, chłop. Jezus Maria. Więcej was Maduka nie miała? No come on, bro. Dobra, jeszcze jeden? Kurde, jeszcze dwóch. Dobra, przechodzimy dalej. Ale te małe takie gnojki też potrafią gdzieś tam uderzyć. Sukcesywnie mi skrobali tę kulkę ze zdrowiem. Gniewny upiór. Na 20. Swoją drogą pamiętam tego rodzaju przeciwników z Diablo 2 byli dość problematyczni. Chyba w 5 akcie, jeśli dobrze pamiętam, jak się trzeba było dostać do Bala. To było ich dosyć dużo. Przecież one też przypominają z drugiej strony te duchy takie, które też na przykład między innymi w komnacie u demonologa były. Czekaj. Jezu. Ale was tutaj. Tego skurkowańca trzeba dojechać, bo on jakiś taki twardszy jest. Dobra, krwawienie. Super. Co tutaj było? Co tu było? Będzie pod moją pieczą aż do wieczora, a także i w nocy, która po nim zapanuje. Jeśli pragniesz poznać ciemność, ukosz się przed światłością, wyryj tutaj słowa litanii i przyjmij święte brzemię. Przez cały dzień szykuję się do przyjęcia brzemienia wiedzy. To akurat już czytaliśmy. I jeszcze jedną taką miejscówkę musimy poczytać. Oczy mam otwarte już od rana. Widziałem zbliżającą się ciemność. Panowie! Muszę czekać. Bardzo proszę, ogarnijcie kuwetę. Od poranka mam otwarte oczy, by widzieć nadchodzącą ciemność. Przez dzień cały szykuję się, by przyjąć brzemię wiedzy. Jak ładnie spamiętała. Do wieczora będzie pod moją pieczą, jako i w nocy, która po nim nastanie. Tada! Maksymalną wartość zdrowia, ale nie maksymalną wartość furii, szału. Dzień dobry, panie opacie. Musimy stąd iść. Nie. Zasługuję na to, by spłonąć. Z całą resztą. Gdzie jest Eliasz? Uciekł. Powiedział, że sanktuarium wkrótce legnie w gruzach. I tylko ja mogę pomóc. Zamierza przyzwać pomniejsze zło. Zabrał wszystko, czego potrzebował. A potem... moi uczeni zamordował ich. Pomniejsze zło. Czyli jakiegoś takiego mocniejszego demona. Przyjaciele. Okej. No to mamy problem. Znowu jakiś twardszy przeciwnik. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie no, mur nie, zostaw mur. Br.
Dobra, mur rozwalony. Zastanawiam się, czy atakując mury, moglibyśmy się kręcić też w nieskończoność. W sensie, czy zadając obrażenia murom w jakiś sposób, to też nam będzie regenerowało szał. W sumie tak. Z tego, co widzę. Bo musiałby stanąć właśnie blisko muru. O, na przykład tu. A, zatrzymuje. Dawaj mury. Dawaj, dawaj, dawaj mury. Kurde, nie trafiłem. A, ty. Bolało. Było blisko. Nie to, nie to! Tego typka. Kurde, niestety moja postać się fokusuje na tych murach czasami, a tego nie chcę. Dobra, połówka zdrowia już za nami. Kurde. On rozwala te mury. Dobra, teraz mamy szansę. Au. Dobra, całkiem nieźle idzie. Zbierzmy sobie tego potka. Ten kołobrotek fajnie, kurde, działa, ale potrzebuję właśnie mieć dużo celów, które jestem w stanie obijać. Na przykład teraz. Trochę ich było, super. Ajajajaj, za późno. Za późno zacząłem się kręcić. No weź się, tato. Lało. Ale tylko trochę. Kręcimy się. Mamy dużo murów dookoła. I to już są ostatnie chwile. Nice! Cała wiedza, Eliasz, zgromadzona przez ludzi, zostanie udostępniona dzieciom Lilith. Nic nie będzie trzymane przed nimi w sekrecie. A kłamcy i rzekomo uczeni, rozkradający ten świat, zginął, pogrążeni w żalu. Czy chodzi o Horadrimów? Dobra, do Kedbardu w takim razie. I przy okazji warto byłoby odwiedzić jakiegoś kowala, żeby rozłożyć przedmioty. Podejrzewam, że już mamy ich dosyć sporo w ekwipunku. Może nam zaczynać brakować miejsca. Poka, poka. To nie, to... Obrażenia na sekundę. To są lepsze buty. To możemy zarzucić, to możemy zarzucić. Okej. I teraz tak, gdzie jest ten kowal? Bo już powoli nam zaczyna miejsca brakować w ekwipunku. Swoją drogą, nieduży jest ten ekwipunek, w sensie nie jakoś dużo miejsca. Kowal, to jesteś ty. I teraz tak, wszystkie śmieci nie ma, wszystkich zwykłych nie ma, rzadkie. A jeśli chodzi o legendarkę, to ją sobie zostawię, wrzucimy ją sobie do skrzynki, bo później można z niej wyciągnąć aspekt. Opat i podlegający mu uczeni zostali zamordowani przez Eliasza. Niestety. Zwoje z zakazanego archiwum. Chcę przywołać pomniejsze zło. Że co? Który z nich? Gdzie? No tego nie wiemy w sumie chyba. Tego oczywiście nie wiemy. Eliasz może utopić stepy we krwi, ale pomniejsze zło jest w stanie unicestwić cały kontynent. Chodź,
Demon Eliasza jest już w środku. Oby nas do niego doprowadził. No to zaczynamy, let's go. Chronił tego głupca. Genbara? To dzieło Eliasza. Ale gdzie on jest? Odpowiedzi poszukamy w środku. Dobra, kogo demon zjadł? Miękka skóra. Delikatna, szlachecka dłoń. Eliasz na pewno karmił to coś, czymś więcej niż obuwiem. To był czyjś syn. Lub córka. Demony należy palić. Tak się nie godzi. Na tym medalionie widnieje herb władcy z królewskiego rodu Gul'ranu. Byłego władcy. Też prawda. Już dość, starcze. Umarli zasługują na szacunek. Weź. Umarli nie zasługują na nic, gdy żywi są w niebezpieczeństwie. Teraz Gul'ran ma nowego władcę i możemy za to podziękować Eliaszowi. Dla ciebie zmarli mogą się nie liczyć, ale ten medalion może przynieść pokój pogrążonym w żałobie. Dobrze. Jeśli mamy odnaleźć Eliasza, też musimy udać się do Gul'ranu. Spotkamy się tam. Tylko się pośpiesz. A nie możemy jakoś razem podróżować? Poopowiadałbyś mi jakieś historie albo coś? W trakcie? Nie? Okay. Nie unikaj bram miasta. Zbyt wielu tam kanibali. Idź na klify, tam znajdziemy pomoc. O, widzicie, kurde, jakieś kurde ściny. Dobra. I mamy tutaj dojechać. O rany bosku. Daleko, ale mamy konia. Więc nie powinno być tak źle i nie powinno być to takie dalekie i długie. Dobra, słuchajcie. W tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye bye.